Uzyskane w drodze darowizny lub dziedziczenia nieruchomości mogą być zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Wszystkie osoby z grupy pierwszej mogą zostać zwolnione od podatku od spadków i darowizn, o ile darowiznę lub spadek zgłoszą w Urzędzie Skarbowym w terminie 30 dni od powstania obowiązku podatkowego. W przypadku darowizny nieruchomości zarówno zgłoszenia podatku, jak również sporządzenia zeznania podatkowego i pobrania podatku dokonuje notariusz. Zobaczmy, jakie warunki musi spełnić spadkobierca, który chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Musi posiadać obywatelstwo Polski, mieć miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w Polsce, nie może być właścicielem innego budynku ani lokalu mieszkalnego, dysponować spółdzielczym lub własnościowym prawem do mieszkania, być najemcą lokalu lub budynku. Według przepisów wprowadzonych w 2019 roku, 5-letni okres, po którym można sprzedać nieruchomość bez obowiązku zapłaty podatku, liczony jest od dnia nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę. Aby uniknąć płacenia podatku od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, spadkobierca może skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Podatnik ma 3 lata na wydanie pieniędzy na nowy dom lub mieszkanie, a termin ten liczy się od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z tematem spadków, przyjdź do naszego biura. Chętnie pomożemy rozwiązać Twój problem.